Cześć, z tej strony Radek z kanału GSMA. Jako że ostatnio mam mało czasu, ponieważ jest dużo pracy na studiach, to przygotowałem dla was kilka szybkich ciekawostek o Albusie Dumbledorze oraz aktorze, który go grał. Tymczasem chciałbym zaprosić cię na mojego Instagrama, do którego link znajdziesz oczywiście w opisie tego filmu. Jeśli film ci się spodoba, zasubskrybuj mój kanał i zostaw mi łapkę w górę. Zaczynamy! Albusa Dumbledora zagrało tak właściwie dwóch aktorów. Jeden z nich to Richard Harris, który zagrał w dwóch pierwszych częściach, ponieważ niestety zmarł. Drugim z nich jest Michael Gambon, który grał w pozostałych częściach serii. Dumbledore miał 116 lat, kiedy zmarł, natomiast jego ulubiona konfitura ma smak malinowy. J.K. Rowling podaje, że Dumbledore był gejem. Zapałał on w młodości uczuciem do swojego ówczesnego przyjaciela Gellerta Grindelwalda. Gdy Gellert zwrócił się w stronę czarnej magii, Dumbledore załamał się. Ta miłość była dla niego wielką tragedią. Na przykładzie miłości Albusa do Gellerta J.K. Rowling pokazuje, że miłość potrafi całkowicie zaślepić. Fani byli tym faktem oburzeni oraz ostro skrytykowali Rowling za to, że zbyt bardzo stara się być poprawna politycznie. Albus Dumbledore lubił kręgle oraz muzykę kameralną. Tak przynajmniej wynikało z jego karty z czekoladowych żab. Niestety nigdy później dyrektor nie wspomniał o żadnym z tych zainteresowań. Dumbledore nie lubi fasolek wszystkich smaków Bartiego Botta, bo w młodości trafił na fasolkę o smaku wymiocin. Albus w młodości miał kasztanowe włosy. Dowiadujemy się o tym w książce Harry Potter i Książę Półkrwi w Myśl o Odsiewni, gdzie Dumbledore pokazuje Harrymu swoje pierwsze spotkanie z Tomem Riddlem. Dumbledore to po angielsku trzmiel. Albus był jedynym dyrektorem Hogwartu, który oswoił Feniksa, a kiedy był zdenerwowany, choć rzadko się to zdarzało, biła z niego czysta potęga magiczna. Dumbledore miał bliznę w kształcie planu londyńskiego metra. Aktor grający Albusa Dumbledora w późniejszych częściach otrzymał tytuł szlachecki z rąk Elżbiety II. Posiada on również licencję pilota. Aktor ten był rozważany do roli Jamesa Bonda, ale został odrzucony, gdyż nie chciano zatrudniać następnego nieznanego aktora. Był również brany pod uwagę do roli premiera w filmie To właśnie miłość, ale z powodu innych planów filmowych odrzucił tę propozycję. Zastanawiano się również nad umieszczeniem aktora w filmie Robin Hood Książę Złodziei. Ostatecznie angaż otrzymał Alan Rickman, grający w Harrym Potterze profesora Severusa Snape'a. Iwana Lynch, czyli aktorka grająca Lunę Lovegood, nazwała swojego kota Dumbledore. J.K. Rowling powiedziała w jednym z wywiadów, że Dumbledore był postacią, którą najbardziej chciałaby zaprosić na kolację i porozmawiać. Początkowo propozycję odegrania roli Dumbledora otrzymał Ian McKellen, odgrywający rolę Gandalfa w adaptacjach Władcy Pierścieni. Drugi aktor grający Dumbledora w 1992 roku został odznaczony komandorskim orderem Imperium Brytyjskiego, natomiast w 2002 roku wystąpił w reklamie firmy farmaceutycznej Bisium Group. To już koniec ciekawostek o Albusie Dumbledorze. Napisz komentarz, co myślisz o tej postaci. Chciałbym zaprosić cię jeszcze raz na mojego Instagrama, do którego link znajdziesz oczywiście w opisie tego filmu. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do usłyszenia.